Cześć. To w ostatnim nagraniu e, skończyłem tym, że wpadłem na pomysł. I na jaki pomysł wpadłem i dlaczego wpadłem na taki pomysł? Bo wcześniej miałem tak, żeby zasnąć, to wypijałem sobie albo szklankę wódki, albo szklankę whisky. Tam dolewałem troszeczkę koli takiego zabarwienia, bo w samopoczuciu się wtedy lepiej czułem, że jednak jest to drink, a nie taki czysty kubek, czy szklanka wody, czy łychy. I do czego zmierzam? Przestało mi to pomagać. W zasypianiu. W ogóle przestało mi to pomagać i zacząłem się też dziwnie czuć z tytułu samej fizyczności. Poranki były coraz trudniejsze do przejścia. Właśnie z tego tytułu, że mój organizm był coraz bardziej wyniszczony i był coraz bardziej zmęczony tym, co się we mnie działo. I wpadłem na taki genialny pomysł, żeby do tego wszystkiego dołożyć tabletki na senne. To na wtedy były tabletki się nazywają chyba na sen. E, bardzo mocne tabletki. Jedna tabletka w połączeniu z alkoholem, to mnie totalnie wycinała, i też zacząłem sobie grzebać troszeczkę w psychotropach. Zacząłem iść w tym kierunku, żeby może i tu bałem się tego stwierdzenia. Bałem się sam sobie tego stwierdzenia, że zaczynam iść trochę w taką właśnie coraz bardziej szaloną przestrzeń, taką przestrzeń, z którą ja sobie nie radziłem. Taką przestrzeń, o której bałem się przyznać do kogokolwiek i zacząłem troszeczkę grzebać i kombinować z psychotropami, ale bardziej w kierunku takim, żebym mógł lepiej zasypiać, bo nie dopuszczałem do siebie tej myśli, że, e, że zaczynało być coś ze mną nie tak, aczkolwiek wszystko było tak, bo co zaczynało być nie tak? Coraz trudniej było mi udźwignąć te dwa światy, czyli ten biały i ten czarny, jakkolwiek to nazwiemy. I ta podróż na początku była świetna, była fajna, bo słuchajcie, wino, e, kilka win, piwo, potem do tego ta szklana, pół tableteczki na początku, bo zacząłem od jednej, ale potem przeszedłem na pół, pół tableteczki. Budziłem się. Budziłem się wykończony oczywiście. Budziłem się totalnie wypompowany. Natomiast budząc się e, byłem w śnie. E, budząc się w sensie takim e, spałem, przysypiałem. Tylko potem co się zadziało? Jedna tableczka, połowa tableteczki przestało działać. Potem przeszedłem na całą tableteczkę. Potem pozwoliłem sobie znowu na jeszcze większej ilości alkoholu, bo tamten moment tego picia doprowadzał do tego, że miałem coraz większe problemy ze snem. Ale tabletka jakby zmelanszowała to, w sensie takim, że dalej sobie szedłem w kierunku alkoholu i narkotyków, a wiedziałem, że tabletka cokolwiek się nie zadzieje, nawet jak będę w takim strasznym stanie, to sieknę sobie jedną, sieknę sobie dwie i będzie wszystko w porządku. I dalej w tych klubach szła destrukcja. Powiem Wam, to też jest takie hardkorowe, to jest też takie niemiłe zdarzenie, ale ono się zadziało. Okej, okay, tak się zastanawiam, czy to powiedzieć. Okej, okay, powiem wam, bo znowu, teraz widzicie, znowu mi się pojawił lęk. Czy powinienem to powiedzieć, czy nie powinienem tego powiedzieć w odniesieniu tamtej mojej rozmowy, ale też się nauczyłem i uczę się tego w życiu, że jeśli wchodzi mi lęk, to wchodzę z niego w buta i zadaję sobie właściwe pytanie, dlaczego ten lęk wchodzi. Tego mnie nauczyła właśnie Ewa, żeby sobie zadać pytanie, skąd idzie ten lęk. I zadawać sobie pytania. I właśnie sobie zadaję takie pytanie. Tylko tutaj to mi się od razu pokazało, dlaczego ten lęk wszedł. Właśnie lęk, czy zrobię krzywdę swoim dzieciom, czy nie zrobię krzywdy swoim dzieciom. Nie wiem. Natomiast opowiem wam. Zadział się taki moment, że w pewnym momencie byłem w Dark Roomie. Byłem totalnie wycięty i w pewnym momencie po prostu wróciła mi świadomość i wtedy byłem w pozycji pasywnej, czyli, że tak brzydko powiem, ktoś mnie ruchał, po prostu tak zwisałem, ktoś mnie po prostu trzymał i sobie mnie wykorzystywał i, i w takim zwisie zaczęła do mnie wracać świadomość, mówię, ja pierdolę, co tu się dzieje? I wtedy zacząłem odkrywać, mówię, ja, mówię, ty, mówię, wow, i na tyle koleś był e, jakiś nieagresywny, że mu powiedziałem, powiedział: Wiesz, co wie? Poczekaj, ja pójdę powiedzieć swojemu przyjacielowi, że generalnie jest mi zarąbiście. Wrócę za chwilę do ciebie, tylko muszę mu powiedzieć, bo on mnie szuka. Wtedy tam no, nie wyczołgałem się z tego dark rooma, ale po prostu wyszedłem. To, co się zadziało wtedy w mojej głowie, e, to, to obrzydzenie do siebie, e, to z tym znowu to mnie wycięło na co najmniej na tydzień. Także mnie to totalnie wycięło, bo nie umiałem sobie z tym poradzić, co się właśnie zadziało i wiedziałem, że wynikało to z tego tytułu, że do tego stopnia zaczynam się zalewać, do tego stopnia zaczynam mnie odcinać, że nawet bodźce fizyczne przestały mieć odczucie, czyli byłem odcięty i budziłem się w świadomości w jakichś momentach, w jakichś sytuacjach. O których nie miałem pojęcia, co się wcześniej działo. Oczywiście, co się potem zadziało. Zadziało się to, że musiałem robić, może nawet nie musiałem, ale chciałem. Robiłem sobie znowu badania krwi, czy na coś się nie zaraziłem, i, i tutaj wiedziałem, i tu się przestraszyłem. Tu był taki moment, że tak bardzo mocno się przestraszyłem, i zacząłem się zastanawiać, jak daleko jeszcze zajdę, bo. Jak tak bardzo mnie zaczęło odcinać, jak zacząłem się znajdować w takiej sytuacji, taka sytuacja, o której ja pamiętam, bo może było takich więcej, nie wiem, ale o której ja pamiętam, w której się znalazłem, że się przebudziłem. W sensie takim, że ktoś mnie dupczył, a ja nie miałem świadomości o tym, co się dzieje, to był to dla mnie dramat, ale znowu co to spowodowało? Że ja jeszcze. Eee, o, wtedy je ja wiem, co sobie wymyśliłem. Ja sobie wymyśliłem, że mniej będę pił, a więcej będę brał narkotyków, bo narkotyki utrzymywały mnie dłużej w świadomości. Alkohol powodował takie potężne odcięcia. Wtedy sobie wymyśliłem, że bardziej pójdę w narkotyki i tak. I wtedy to właśnie się zadziało, że mocniej poszedłem w narkotyki. I dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Eee, dziękuję za to, że słuchacie i wiecie co? Zobaczcie to, co opowiadam. Nieważne, kto co z Was zrobił w swoim życiu, w swojej przeszłości, zawsze, ale to zawsze jest warto dać ten pierwszy krok, zawsze jest warto zacząć nowe życie i każdy z Was, każda z Was zasługuje na dobre, prawdziwe życie, na to życie, kim jesteście z poziomu Waszego odczuwania, a nie wszystkich dokoła. Wszyscy jesteście super. Nawet jak tego nie wiecie, ja sam nie wiem, czy ja wiem na ten moment, jak bardzo super jestem, bo co? Bo cały czas jestem też w drodze cały czas odkrywam siebie i cały czas poznaję siebie to, kim jestem, i jaką mam moc w sobie, a jedyną moc, tą najfajniejszą mamy w prawdzie i w przekazie prawdy. Trzymajcie się dzióbki, dziękuję Wam serdecznie, hej, pa!